Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Niektóre tajemnice naszej wiary przeżywamy dwukrotnie w ciągu roku. Tak jest również z tajemnicą Eucharystii. Corocznie, Wielki Czwartek, upamiętniamy dzień ustanowienia tego sakramentu. Natomiast w dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej upamiętniamy dogmat wiary mówiący o realnej i substancjalnej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina eucharystycznego. Tajemnica obecności Boga w postaciach eucharystycznych jest tajemnicą, której do końca nie można pojąć i zrozumieć ludzkim umysłem. Żydzi, kiedy słyszeli słowa Jezusa, w których mówił o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi, odchodzili od Niego, sądząc, że jest obłąkany. Transubstancjacja jest cudem, ale czyż cudem również wielkim nie jest stworzenie świata i powstanie na nim życia? Skoro Bóg stworzył świat za pomocą słowa „niech się stanie” i stało się, i z nicości zaczęło istnieć wszystko, co istnieje, to dlaczego mocą tego samego słowa nie mógł przemienić chleba w swoje ciało i wina w swoją krew? Na nasze szczęście przemiana dotyczy wyłącznie substancji, czyli istoty materii, a nie jej przypadłości. Uważam, że gdyby na słowa konsekracji przemieniała się nie tylko substancja, ale również przypadłości, czyli zewnętrzne cechy, takie jak kolor, smak, konsystencja i zapach, to chyba nikt z nas nie przełknąłby kawałka ludzkiego mięsa i nie wypił ludzkiej krwi. A jednak czasami przemiana dotyka nie tylko istoty, czyli substancji, ale również jej cech zewnętrznych, czyli przypadłości. W ostatnich latach dwa takie cuda wydarzyły się w Polsce, w Sokółce i w Legnicy. Te cudowne wydarzenia, kiedy hostia lub jej część staje się fizycznym mięsem, a dokładnie kawałkiem mięśnia sercowego mężczyzny w agonii, mają jedynie umocnić naszą wiarę i przekonanie, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Podziękujmy dziś Chrystusowi za to, że karmi nas swoim ciałem, które jest pokarmem na życie wieczne.